Jeśli pojęcie strefy orogennej jest wam nieznane, a jak je słyszycie, to przypisujecie je do jakichś stref parkowania, cysterny wypełnionym sokiem z erozyjnego dedola, to gorąco polecam obejrzeć ten filmik do końca. Możecie się zdziwić. Witajcie kochane dydolki, doktor Arek Dydol z tej strony. Dziś mamy przed sobą temat, który zapewne zaintryguje wielu z was. Odkrywanie stref erogennych u partnerów. Czy jest to fascynujące? Raczej tak, no chyba że macie wywalone jaja na ogromną rozkosz, jaka może się objawić przed wami w kontaktach ze swoim partnerem. Przygotujcie się na podróż pełną przyjemności, humoru i absurdu. Należy pamiętać, że odkrywanie stref erogennych to proces indywidualny i unikalny dla każdej pary. To działa dla jednej osoby, niekoniecznie musi działać dla drugiej. Ale właśnie w tym tkwi piękno. Możliwość eksperymentowania, poznawania swojego partnera na jeszcze głębszym poziomie i wspólnego budowania więzi intymnej. Kiedy słyszysz o strefach erogennych, może ci się wydawać, że to tylko pewne miejsca na ciele, które wywołują przyjemność seksualną. Ale to o wiele więcej niż tylko to. Strefy erogenne to obszary, które są szczególnie wrażliwe na dotyk i stymulację, co może prowadzić do silnego pobudzenia seksualnego i przyjemności. Ciekawe jest to, że strefy erogenne nie są ograniczone jedynie do obszaru genitaliów. W rzeczywistości można je znaleźć na całym ciele. Są one rozproszone i różnią się u każdej osoby. Niektóre powszechnie znane strefy to usta, szyja, uszy, piersi, brzuch, plecy, pośladki, strefa okołogenitalna, uda, stopy i wiele innych. Warto również zauważyć, że strefy erogenne mogą się zmieniać w zależności od kontekstu i nastroju. To, co działa jednego dnia, niekoniecznie musi działać innego dnia. Dlatego tak ważne jest rozmawianie z partnerem i eksplorowanie tych stref w duchu otwartości i eksperymentowania. Podstawową zasadą podczas odkrywania stref erogennych jest komunikacja. Rozmawiajcie otwarcie z partnerem o swoich preferencjach, granicach i tym, co sprawia wam przyjemność. Niech to będzie dialog pełen żartów, uśmiechu i szczerego zainteresowania. Rozmowa na tematy seksualne nie powinna sprawiać, że czujemy się zażenowani, zawstydzeni czy brudni. Nie zwracajmy uwagi, co inni o nas pomyślą, że tak nie wolno, że to przecież ohydne, zboczone. Bądźmy otwarci na nowe doznania i bez przeszkód rozmawiajmy o nich ze swoim partnerem. Bądźmy wyrozumiali i cierpliwi. Pamiętajcie również, że każda osoba ma swoje unikalne preferencje. Nie wstydźmy się ich. Kochani, zostawcie suba i lajka, jeśli lubicie to, co do was mówią. Napiszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione strefy erogenne, o których wcześniej nie mieliście żadnego pojęcia. Teraz czas na jazdę. Eksperymentujcie z różnymi technikami i bodźcami, które wywołują przyjemność u waszego partnera. Delikatne pieszczoty, namiętne pocałunki, łagodne masowanie, plucie na pysk, kopy w jaja, wyrywanie włosów łonowych zębami, czy szybki cios z karata w potylicę. To tylko kilka przykładów. Badajcie reakcje swojego partnera i bądźcie gotowi na zaskoczenia. Pamiętajcie, że każda osoba jest inna, więc być może odkryjecie nowe strefy erogenne, które wcześniej były wam nieznane. Nie ograniczajcie się tylko do znanych obszarów, ale bądźcie gotowi na odkrywanie nowych horyzontów. Czy twój partner reaguje na delikatne przegryzanie sutów? Czy może odczuwa miłe łaskotanie w podbrzuszu, kiedy dłubiesz mu w uchu? Może uwielbia, jak masujesz jego nos swoją pusią? A może ona szaleje z rozkoszy, jak miziasz jej oko swoim pytągiem? Testujcie, bawcie się. Odkrywanie stref erogennych u partnerów to fascynująca podróż, pełna radości i przyjemności. Pamiętajcie, że kluczem do udanej eksploracji jest komunikacja, otwartość i szacunek dla granic drugiej osoby. Wykorzystajcie ten czas, aby lepiej poznać swojego partnera, odkrywać jego ciało i sprawiać sobie nawzajem radość. Bądźcie kreatywni i cieszcie się tą przygodą. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Widzimy się następnym razem, a ja wam życzę kreatywnych odkryć stref erogennych. Buziaki, pa pa.